Dzień dobry, witam serdecznie na platformie wideoportalu Poznaj Fakty. Szanowni Państwo, zajmiemy się dzisiaj sprawą, w której o pomoc poprosiła nas Pani Mariola. Pani pyta, czy może spłacić zadłużenie swej teściowej, czy musi czekać na orzeczenie sądu w tej sprawie i wskazuje, że konto bankowe zostało zamknięte. Nie do końca wiem, o jakie konto tutaj chodzi, ale spróbujemy to również sobie omówić i wyjaśnić. Szanowni Państwo, jak najbardziej można spłacić dług w trakcie toczącego się postępowania, procesu, bez czekania na orzeczenie sądu. Wówczas można powiedzieć, że jesteśmy generalnie traktowani jak przegrywający. Można powiedzieć, że jest to zbliżone do uznania długu i co do zasady poniesiemy koszty procesu. Tutaj ta kwestia kosztów sądowych bywa kontrowersyjna, no bo z jednej strony w wypadku, gdy pozwany zaspokoi powoda w toku procesu, no to jeżeli powód tutaj nadal będzie podtrzymywał powództwo, no to doprowadzi to do oddalenia przez sąd pozwu, no bo odpadnie podstawa do pozwu, roszczenie będzie spełnione, no i wtedy pozwany będzie mógł żądać zwrotu kosztów sądowych, czyli w tym przypadku pani teściowa. No ale przyjmuje się i to w doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego jest takie odstępstwo, można powiedzieć, no, uznane jako zasada, że jeśli powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu, co dotyczy zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego roszczenia wymagalnego w chwili wytoczenia powództwo, no to kosztami będzie uznana strona pozwana. Więc należy się tu liczyć z koniecznością zapłacenia kosztów sądowych przez teściową. Spłata długu przez osobę trzecią jest jak najbardziej dopuszczalna. Co więcej, wierzyciel nie może odmówić spłaty wymagalnego roszczenia. To, że konto, z którego na przykład do tej pory był spłacany dług, zostało zamknięte, no to jest problem natury tylko praktycznej, a zadłużenie może być spłacane z dowolnego konta, na przykład konta właśnie tej osoby trzeciej. No tylko należałoby wtedy wskazać tytuł, jakiś numer umowy, numer klienta, żeby było jasne, na jaki poczet ta spłata jest dokonywana. Natomiast jeśli ten problem zamknięcia konta dotyczy jakiegoś konta należącego do wierzyciela i takie konto zostało zamknięte, to należy poprosić o wskazanie albo innego numeru konta lub innego sposobu spłaty roszczenia, na przykład w gotówce. Jeśli wierzyciel tego nie dokona, to on popadnie w zwłokę. Zgodnie z artykułem 486 Kodeksu Cywilnego, w razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody, może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, więc możemy też z takiej możliwości skorzystać i złożyć pieniądze do depozytu sądowego. A wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie. No i skutki zwłoki wierzyciela są związane oczywiście z tym, że dłużnik może żądać naprawienia wynikłej ze zwłoki szkody, na przykład kosztów jakiegoś transportu, problemów związanych z dostarczeniem środków, nieskutecznym dostarczeniem środków, ale przede wszystkim dłużnik od momentu, kiedy wierzyciel popadł w zwłokę, nie będzie obowiązany do płacenia odsetek za opóźnienie w wykonaniu świadczenia. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do usłyszenia.